Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam na kolejną część przygód w grze Wiedźmin 3. No to wszystko stało się jasne. Marcin wytłumaczył, o jaki młyn chodziło Blackjackowi, zresztą Blackjack też dopowiedział to i owo. I wychodzi na to, że chodziło o miejscowość Górny Młyn, w którym znajduje się młyn ogólnie. No czasem może warto czytać ich nazwy. Tym samym możemy rozpoczynać naszą przygodę. Masz ochotę na chwilę rozmowy? A jak grasz w Gwinta, to chętnie. Naszą przygodę od tego wykrzyknika, tutaj też jeszcze Artur podpowiadał, że moglibyśmy na część znaków zapytania zabrać ze sobą ducha. Chciałbym ci coś zaproponować. Brata Olgierda. I wtedy on jeszcze uraczyłby nas dodatkowym komentarzem, więc może w następnym odcinku na część znaków zapytania byśmy właśnie go zaprosili. Ale to jeszcze zobaczymy w następnym. A przebyliście daleką drogę z Ofiru. Daleką i pełną niebezpieczeństw, ale jak powiadają w moich stronach, w ryzyku jest honor. W moim przypadku porzekadło się nie sprawdza. Ryzyko jest. Gorzej z honorem. Bo ważna jest intencja, z jaką podejmujesz ryzyko. Ja przybyłem tutaj dziwić się nieznanemu i zdobywać chwałę dla siebie i mojego władcy. Trzeba poznawać świat, odkrywać nowe lądy, zdobywać wiedzę i szerzyć ją. Czy istnieje w życiu piękniejsze doświadczenie niż zachwyt nad tym, co nowe i podziwianie nieustającego dzieła tworzenia świata? Więc trafiłem do obozu odkrywców i filozofów? Owszem. Chcemy obserwować wasze zwyczaje, wymieniać wiedzę, handlować z wami. A grać w Gwinta? No, w sumie chyba nie potrafię. Pogadajmy jeszcze. Z chęcią posłucham opowieści o twojej ojczyźnie. Oczywiście, jeśli masz na nią czas. Na ten temat mógłbym mówić całymi godzinami, całymi dniami nawet, aż usnąłbyś znużony opowieścią. Na to, co wy nazywacie Ofirem, składa się wiele krain i wiele ludów. Ofir to otwarte stepy, niedostępne góry, krystalicznie czyste jeziora i nieprzebyte puszcze. Upadłe imperia, królestwa i plemiona, które nie wiedzą, co to są królowie, ale znają opowieści o czasach, gdy świat był młody. A z którego z tych miejsc ty pochodzisz? Z miasta, którego budowle zawstydzają wieże Nilfgaardu. Z ojczyzny filozofów, lekarzy, matematyków i czarodziejów. Ale o nich lepiej opowie mój przyjaciel, który sam jest runotwórcą. Nie omieszkam pociągnąć go za język. Runotwórca? Jakieś buty sportowe przygotowuje? Czy jak? Masz o fajnego konia? Masz niezwykłego wierzchowca. O tak. Babieca jest wiernym przyjacielem, bystrzejszym niż wielu ludzi. Wygraliśmy dużo wyścigów. Więc jesteś nie tylko odkrywcą, ale i jockeyem. W moich stronach małe dzieci potrafią jeździć wierzchem, a wyścigi konne są ulubioną rozrywką. No to sprawdzimy to. Słyszałem wiele dobrego o szybkości ofirskich rumaków. Masz ochotę się pościgać? Nasze konie są chontrze jak zachodni wiatr i chętnie to udowodnię. Ścigajmy się! Najgorzej, trochę zestresował, szczególnie, że nie pamiętam już jak się tutaj biegało. Jak zachodni wiatr? No dobrze, 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 musimy go przyblokować. Pokaż, na co jedziemy! Ale nie jeden raz tak standardowo. Może jakby jakieś akcji na jego konia? No tu można było odpocząć teoretycznie, ale to chyba za szybko, żeby odpoczywać. Znajdziemy lepsze miejsce na takie tutaj. Lenistwo, błogie. Chyba, że nie trzeba na ten wyścig. Różnie to było. Znowu? Ej, Ofir. Nie przesadzacie? Ale nie wybuchły na szczęście. No. Nie wiem, o co chodziło z tymi beczkami. Znaczy, jakby wybuchły, pewnie skończyłoby się gorzej, ale... Ostatecznie jeszcze jakieś beczki polecą? A można by było go zablokować w bramie? Czekaj. Tu nie przepuścimy dziada, nie. Żadne dalej, no. Płotka, no mam nadzieję, że wypoczęła, tak żeby... Już do finału dociągnąć! Nie ominęłaś chyba żadnego tego. Było na tyle blisko, że ja bym zaliczył, tak. To co jest? Automatyczne nakładane oleje? Na konia ten olej nałóż.
bo jakoś tak ledwo biegnie. Mam nadzieję, że zaliczone są te miejsca. Do tamtej jeden słupek trochę ominięty, ale chyba będzie okej. No, mamy to. Na kajakach by nam nie zaliczyli. Ofirskie rumaki są rącze jak wiatr, ale mój koń w niczym im nie ustępuje. Gratuluję wygranej! Przyjmij proszę tę kulbakę na pamiątkę naszych zawodów i niech ci ona dobrze służy. Dzięki. Podoba ci się nowe wdzianko płotka? Ha! Człowieka można ocenić po tym, jak traktuje swojego konia. Wedle naszego mitu na początku było niebo i ziemia. Niebo pokochało step z wzajemnością. I z tego związku zrodziła się klacz. Ludzie byli wówczas słabymi istotami nękanymi przez rozliczne zagrożenia. Klacz wykarmiła ich więc swoim mlekiem, a gdy stali się silni, pozwoliła im się dosiąść, by mogli zostać wojownikami i stawić czoła wrogom. Mit uczy, by szanować konie, które są najszlachetniejszymi ze zwierząt. Piękna historia. Dzięki za nią i za wyścig. Ale na pewno to była klacz. No nim... Albo dobra, przekażmy mu te schematy. Znalazłem schemat. Chyba ofirski. Więc nie potrafię go odszyfrować. Pomożesz mi? Poznaję te zapiski. Gdy przybyliśmy na tę ziemię, mieliśmy problemy z tubylcami. Zostaliśmy napadnięci. Te schematy pozwalają wykonać bardzo dobry rynsztunek godny króla. To miał być prezent dla tutejszego władcy. Ale jak pomożesz mi je odzyskać, zrobię dla ciebie kopię dla waszych rzemieślników. Czyli jeszcze jeden. Przykro mi, nie mogę poświęcić. Nie no, pomożemy. To chyba dobry układ dla nas obu. Pomogę ci odzyskać twoje schematy. To byli zwykli bandyci, a wyglądali na prawdziwych rycerzy. I to, właśnie to, jest najbardziej przykre. Gdzie zostałeś napadnięty? Na skrzyżowaniu w pobliżu tartaku. Na północ stamtąd też jakiś duży, zrujnowany dom. Zobaczę, co da się zrobić. Czekaj, ale ty jesteś handlarzem w końcu. Miło znów cię widzieć! No, może ma kartę. Mógłbym zobaczyć, jakie towary przywieźliście z Ofiru? Złota wersja. No nie jest. Znaczy, w sumie jakbyśmy nie rozwijali naszego rynsztunku, to nawet jest ładne. Pocieszające o tyle. Ofirskie klapy, a możemy porównać? No to gorsze. Ofirskie juki? Jest to samo. O, ma jakąś kartę. O Dim? No, tak samo Artur napisał, że ten nasz pan lusterko będzie się ukrywał w różnych miejscach, ale nie myślałem, że się ukryje po prostu tutaj, wśród kart. No dobrze. Weźmy, dorzucimy sobie go gdzieś. Ofirska szabla. Czy nam jest to potrzebne? Raczej nie będziemy jej wyrabiać. Czy czuga? Maczugę bym brał. Franceska, my jej nie mamy? No ale to zawsze można wziąć na wszelki wypadek. Dodatkowe karty, czyli miał jakieś karty. Pana lusterko chętnie bym sprawdził, chociaż nie wiem, czy do nie zobaczenia. Mieliśmy go czasem już. Niech będzie pochwalone wciąż trwające dzieło tworzenia świata. Bywaj. Bywaj. No dobrze, więc talia do gry w Gwinta. Potwory jak potwory. Królestwo zresztą chyba wszędzie się powinien pojawić. To jest cień od Dima. O kurczę, inaczej sobie wyobrażałem tę kartę. No dobrze, Gaunt Rodim. Niech i tak zostanie, teraz tak. A, nie będziemy brać. Pogadasz z nami, zaklinaczu? Pozdrawiam. Witaj, chwalmy wciąż trwające dzieło stwarzania świata. Nie zrozum mnie źle, ale tak po prawdzie to nie ma czego chwalić. Ech, Nordlingowie. Na wszystko narzekacie, chodzicie z kwaśnymi minami, z prostego dzień dobry, robicie problem. No, ale teraz to ja narzekam. A ty pewnie przyszedłeś w interesach. Niestety, nie mogę nic dla ciebie wykonać. Straciłem cały mój dobytek wraz z narzędziami. O, a co ty robisz?
Jesteś rzemieślnikiem albo czarodziejem? W waszym języku nie ma odpowiedniego słowa dla mojej profesji. Jestem uczonym i artystą, trochę rzemieślnikiem, a trochę magiem. A słyszałeś kiedyś o gematrii? Albo o runotwórstwie? Nie słyszałem, ale nazwa runotwórstwo mówi sama za siebie. Rzeczywiście. Jednak zajmuję się nie tylko tworzeniem magicznych run i glifów, ale również składaniem ich w potężne słowa mocy. Moja sztuka ma również zastosowanie praktyczne, bo ułożone właściwie kamienie runiczne można osadzić w mieczu, a stworzone z nich słowo zapewni broni większą moc, niż gdyby były ułożone przypadkowo. W podobny sposób mogę stworzyć słowo z glifów i osadzić je w zbroi. O, to zainteresował nawet. Czasami ludzie wynajmują mnie, bym rozwiązał ich problemy. Zdarzało mi się już odzyskiwać stracony dobytek. W moim przypadku nic nie da się zrobić. Statek, na którym płynęły moje instrumenty, zatonął na pełnym morzu. Odkupienie narzędzi nie wchodzi w grę? Były wykonane na zamówienie, wedle mojego pomysłu. Kosztowały fortunę, a wszystkie pieniądze, które wiozłem ze sobą, też leżą na dnie. Kiedy płynęliście tym statkiem? Wygląda na to, że twój fach może być dla mnie przydatny. Poza tym nie chcę cię zostawiać w potrzebie. Zdobędę dla ciebie pieniądze, a ty w zamian będziesz wykonywał dla mnie runy i glify. Jesteś pewien? W grę wchodzą naprawdę duże sumy. Nawet najprostsze glify wymagają drogich narzędzi. A nie mówię już o tych bardziej zaawansowanych, czy wręcz mistrzowskich. Nie martw się. Czuję, że to będzie dla mnie dobra inwestycja. Co? Już mam dla ciebie pieniądze? 5000. Kurczę, a gorzej jak od 5 to się dopiero zaczyna. My mieliśmy na aukcję iść. Może lepiej najpierw zachować kasę na aukcję. No ale to pogadajmy. Ciekawi mnie, co cię tutaj sprowadza. To proste. Głód wiedzy. Mój mistrz nauczył mnie wszystkiego, co mógł. Poznałem wszystkie języki i okolicznych krain, imię każdej rośliny i każdego zwierzęcia. Warto było podejmować ryzyko tak dalekiej wyprawy? U siebie mogłem żyć w dostatku. Byłem otoczony szacunkiem ze względu na piękno i znaczenie mojej sztuki, ale żyjąc tak, byłbym niespełniony. Świat jest wielki i różnorodny, a przecież cały czas powstaje. Świat jest zagadką i przemawia do nas przez symbole. Chcę nauczyć się języka świata, poznać znaki, którymi do nas przemawia, i porządek tych znaków. W ten sposób zrozumiem zasadę dzieła tworzenia. Gdy opowiadałeś o swojej sztuce, brzmiałeś jak człowiek wiary, nieuczony. U was wiara i nauka są rozdzielone, a tam, skąd pochodzę, święci mężowie są zarazem uczonymi, których ceni się ze względu na mądrość. W jakich bogów wierzycie w Ofirze? Zależy od regionu krainy. Mnie wychowano w wierze, że jest jeden Bóg, który jest światem. Bóg mówi do nas przez symbole, a my zbliżamy się do Niego, studiując Jego mowę. Mówiąc o symbolach, masz na myśli runy i glify? One są jedynie znakami wymyślonymi przez ułomny rodzaj ludzki, by łatwiej opisywać świat. Jednak mają w sobie moc magiczną, a wszelka magia pochodzi od Boga. Gdy tworzę runy, gdy układam je w słowa, to modlę się. A gdy zaklinam je w mieczu, to nakładam błogosławieństwo. No dobrze, nie dam ci jeszcze 5000, bo może po aukcji wrócimy. Bywaj. Nie wiem, czy to jest warte, tutaj też liczę na podpowiedzi, czy warto za to płacić. Czy sobie w inny sposób ogarniemy temat. No dobra, ale tak naprawdę to przybyliśmy tu po to, żeby zobaczyć, co skrywa się w tym budynku. A, miałem wejść do środka. A tu nie widzę dziury w całym, to jakoś...
jakoś jest jakaś specjalna droga, czy jeszcze coś innego miałem tu zrobić? No możemy wbić tędy, ale tu się kończy nasza przygoda. Halo, gdzie ten skarb? Chyba, nie no, ale tutaj nie ma jako takiej drabinki, bo w Stellar Blade bym leciał tu. Możemy ewentualnie wziąć kuszę i tam do chłopa strzelić, żeby nam może zrzucił linę. Ale przyznam, że na ten moment nie wiem, jak się tam dostać. Nie będę jeszcze kombinował, za to przejrzę tu okolicę. A nuż to tu jest ten skarb. Alkotest zawsze się przyda. Ale ostatecznie ruszymy dalej. Włączmy sobie misję. To tak, to czym chata bogata, to tak biedna, biedna tutaj. Ta okolica. A, zgaś. Ale wskoczyła nam chyba jeszcze jakaś misja przy okazji, jak już tutaj byliśmy. Gdzie są zadania? Zadania poboczne, zaklinanie. A to kolega nie chciał. O, z dalekiego Ofiru. Znajdź. No to będą się pewnie same te misje tutaj nam napataczać pod nogi. A byliśmy niedaleko, więc zgodnie z tym, co sobie robiliśmy tutaj od czasu do czasu, no to lecimy za znakami zapytania odwiedzić te z tych stron. I może dojdziemy też i na samą misję niebawem. Czy gdzieś mamy biec, to po drodze. Cieszę się z wygranego wyścigu. Nie było lekko, jak widać, nawet ludzie z Ofiru potrafią oszukiwać. Niestety, zaufaliśmy mu. No ale za to, co kartę nam sprzedał jakąś nietypową. To jest ciekawe, do czego te karty się zaliczają, bo rozumiem, że one były normalnie w dodatku Serca z Kamienia, więc poniekąd ta karta no jakby nie była wymagana, żeby zbudować pełną talię, za co też mamy achievement, ale z drugiej strony no nie tworzyła nowej talii, jak to ma miejsce w Krew i Wino. Podziwiajcie mnie, bracia! Więc ciekawe, czy mocno zmienia ona zasadę gry w Gwinta. No ci mogą mieć schemat. O, podziwiam cię, bracie. Kurczę, słyszę nadlatujące bełty. Ach, prawie w niego poszło. Dobrze. To kto tu ma ten? Oho. Będą mu strzelać w plecy. Bardzo dobrze. O tym właśnie mówiłem. Czekaj, broń nas. Broń nas. No i tyle z tej obrony. Czemu panowie już nie strzelają do kolegi? Czym za... Ilu ich tu jest? I to jeszcze wszyscy jakby z jednego ojca i z jednej matki. Jok! No dobrze, napił się. To już tak niebezpiecznie to było na jeden strzał. Przyznam, że ci kusznicy to taki średni przeciwnik. Dość niebezpieczny wręcz. Idziesz ty tam do nas? Jakby główne spotkanie kryło się w środku. Albo przypadkowo się nie widzieliśmy. Halo? Nie, no jakoś wejście do niego trzeba. Turendy to. O, jest szansa. No patrz. Jak mamy młynek odpalony, to oni nawet nie są w stanie przebierać tutaj rękoma. Co mamy? Rozkazy dla Ernesta Goldsa. Do dowódcy zwiadu Ernesta Goldsa. Omijajcie trupią knieje. W tym lesie roi się od przerośniętych wilków, a z ziemi wydobywa się jakiś śmierdzący gaz. Poza tym nie dalej jak tydzień temu posłałem tam oddział naszych ludzi. Powiedziałem im, że mają zrobić rekonesans, ale to nieprawda. Rekonesans już dawno został przeprowadzony i wiem, że ta knieja to śmiertelna pułapka. Dlatego zebrałem największe zakały, których utrzymanie kosztuje, a pożytku nie ma z nich żadnego i posłałem na pewną śmierć. Zapytasz, czy Dureń jest winny temu, że jest durniem? Otóż ci kretyni mogą stanowić dla nas zagrożenie w przypadku bitwy. W czasie ostatniej potyczki z siepaczami Radowida dwóch takich idiotów w ferworze walki nie rozpoznało herbów na tarczach i rzuciło się na naszych ludzi. W sumie to zastanawiam się, czy te głąby w ogóle dotarły do lasu. Myślałem, że będzie się kryła za to jeszcze jakaś misja. Taka miejscówka i bez nagród? Coś tam było na cegiełce? Nie. No wierzyć mi się nie chce.
Nie mówiąc o właśnie o takich miejscach jak to. No, ale hotel jest wielka dobra. Spodnie już są coś warte. Jeszcze coś wyniesiemy z tej przygody. No i oczywiście... O, coś już ich tam podgryza. Oczywiście przeszukamy, towarzystwo. Fajki, małe pałki chyba nas nie interesują. Smażone mięso. Znaczy teoretycznie coś warta, ale to też przeciążenie. Tam chyba jeszcze jedna osoba na nas czeka. Patrzę bardziej, zaglądam do tych ciał. O! O! Oreny, o! One tam były sporo warte, u Wiradiego. Kto to z kim walczy? Jak się pięknie z ludźmi dogadują. Dobra. Mogłaby zrobić mu krzywdę. No to tak, to się z tym długo nie powalczy. Kończmy to. Co ma tyle życia? Może błąd zrobiłem, że go zaatakowałem? A nie, dobra, zły miecz pewnie mamy, bo na te potwory srebrne wyciągnięte. Dobra, zmiana zabawek. Idziemy pogadać. No. Zara będzie po wszystkim. Ale jaka różnica między srebrnym a stalowym. Dobra. Z potworu więcej nie wyciągniemy. Myślałem, że on tu siedział, pilnował. A może i pilnował czegoś ważnego. Są schematy na rękawice. No i bardzo dobrze. I ubrania. I miecz. I siodło. Siodło trochę waży, ale też i kosztuje, więc bierzemy. Rękawice, to sami sobie nie przetłumaczymy tego. Czyli co, jakby pojechać za tym znakiem, który nam został, to byśmy trafili już bezpośrednio do ostatniego brakującego elementu. No dobra. Ach, tak spirytus zostawić. Ale to będzie zasadzka. To będzie zasadzka. W takim razie. Ciśniemy dalej na południe. Ja mam wrażenie, że to cały czas ci bandyci, znaczy... Czerwoni bandyci, aby wystarczyło. No właśnie, jak znajdziemy jeszcze jeden schemat już teraz, to może nie będzie trzeba tam w ogóle. Oho. Nie dajesz mi wyboru. Robić tej misji z poszukiwaniami od początku. No kurczę, i teraz to podejdzie, tak? Cwane. Mhm. A inaczej porozmawiamy zaraz. No, no, pluj. I patrz na to. I co? Wow, nie! No co jest? Co? No już walczyliśmy z takimi jak to coś. Jak my mamy to podejść? No chodź, chodź! No, jeszcze Geralt nie trafia, dobra. A może? Akurat jak chciałem, dobra, mam plan. Może to się... Jakoś zatrzymał, no przecież nie sposób z tym walczyć, jak do tego podejść nie można, no próbuję. Chodź! Nie wiem, czy jest jakaś lepsza metoda. No jeżeli akcji nie działa. Teraz oszołomione. No chyba akcji najlepsza w takim razie. W dziwny sposób tu coś walczy. Jeszcze odciągnęło nas od innych problemów. No cóż. Napijmy się. Jaskółki. I w drogę. Tak na mapie wszystko wydawało się, jakby było dalej, a to zaczynam się przyzwyczaić, że te 500 kroków to wcale nie jest aż tak daleka droga. Nie mówiąc już o tym, że można, korzystając z szybkiej podróży, pominąć jakieś fajne miejsca z tego, co podpowiadacie. Więc będę starał się ograniczyć ją do minimum. Wieczny ogień! Zlewaj go! No i teraz każdy już się dymi. O, nawet ten tarczownik. Ale to było wejście, no. Widać, że ćwiczymy na nich cały czas. Ładnie giną, a ty jak? No, ile mam czekać? Który ma schemat? Chociaż te schematy chyba do tej pory w skrzynkach były. Dobra, wiesz, że któryś też ma. Rozkaz Urlicha. Kolejny. Don't one. Elfie ruiny oczyścić z wszystkich wartościowych artefaktów. Po wykonaniu zadania podłóżcie ogień i spalcie te ruiny do gołej ziemi.
Co do pytania o odkryte elfie manuskrypty, przy kolejnej wymianie patroli przekażcie znaleziony schemat. Odszyfrowaniem zajmie się nasz płatnerz. Dobra. To kto ma schemat? Przyznawać się. Tu chyba coś leży jeszcze przy nich. Fajka, a tu jest. I co, to będzie ostatni? Nie, schemat Sarim. Same schematy w tej części. Elegancki list. Do rąk własnych świętobliwego rycerza Antoine Pfeila. Niezwykle rad jestem z naszej nietypowej współpracy. Ufam, że waść w dobrym zdrowiu. Przesłane ostatnio elfie rzeźby skatalogowałem i natychmiast sprzedałem. Zgodnie z umową przesyłam rozliczenie ostatnich transakcji. Rzeźba Gian Lorenzo, porwanie Elirieny. Kupiec Kurt Dysart, 300 koron, minus 35% kosztem prowizji. Rzeźba Wocelli, kupiec Kurt. Gian Lorenzo, Rudolf kupił, okej, okay. Junker. A znamy Junkera, Junker to chyba ten, co ten chatę kupił, co tam później mu wyczyściliśmy z Bożątka. Czyli znane nazwiska tu się przewijają. Niestety nie udało mi się sfinalizować sprzedaży pięta autorstwa Michel Angelecha w firmie Brandon Spółka. Starała się o odroczenie transakcji z powodu jakoby przejściowych problemów finansowych. Po mieście krążą plotki, iż głównego zarządcy spółki w biały dzień okradł jakiś białowłosy wiedźmin, ale z oczywistych względów nie zgodziłem się na prolongatę. Posłaniec z wynagrodzeniem pojawi się w umówionym punkcie. Czekam na nowy transport z niecierpliwością. Jaromir Iwanowicz Zajcew. Kurczę, ile to jest smaczków w takim jednym miejscu. No, to trzeba przyznać, że redzi potrafią. Takie jakieś tutaj ciekawe nawiązania. Ach, no czułem, że to jest ten moment. Że to niewiele tak brakuje, żeby nas przeciążyło. No moglibyśmy sobie... Dobra, moglibyśmy jeszcze szybko pałki wyrzucić, ile to... No coś tam są warte, a jak widać pieniądze będą nam potrzebne. I jak te nowe siodło na konia. Ojej, to gość chciał nas oszukać. No co to za wygrana, gorsza. I to z dodatku, o tutaj jest, dobra. Kulbaka, a to może nie, jednak nie chciał nas oszukać. Pomyliłem, dobra, wygląda ładnie, no to fajnie, mamy coś do przodu, ale prócz tego bym dziabnął jeszcze na dzisiejszy odcinek, odwar z biesa, gdzieś to pojedyncze sztuki były, kramba, pająk, no musi gdzieś to tu być. No to co, do dna, i już możemy biegać. Lecimy, czy same w sobie ruiny są warte tego, żeby je odwiedzić? No pewnie, że do nich zajrzę, nie byłbym sobą, gdybym przynajmniej nie spróbował. Ale wydaje się, że to co najciekawsze, to chyba już wyciągnęliśmy gdzieś tam. To też śmieć. Chociaż? Co tu jeszcze macie? O! Ten księżyc w Nowiu nam się przewija dość często tutaj dzisiaj. Po dobrej stronie świata biegamy. Z drugiej strony szkoda, bo liczyłem, że trafimy na ten brakujący schemat. A to jak widać nie wszystko po drodze. Być może będzie się krył gdzieś za tymi znakami zapytania. Ale to tak. Przez bagna mamy jeszcze tutaj parę rzeczy do załatwienia. Szczególnie, że same w sobie bagna, przyznam, że też mają taki jakiś swój urok, jak sobie tu chodzimy. Znaczy bagna. Elfickie świątynie, czy jak to tam nazwać. No ale to też taka eksploracja części świata, którą niezbyt często się odwiedza. Myślę, że nawet jeżeli ktoś grał w Wiedźminę, no to oczywiście za misją, czy za znakiem zapytania poszedł, no bo to jak to tak... Nie chodzić za tym, nie biegać, szczególnie na Skellige. Ale no... Nawet jeżeli, to chyba nie za często. Szczególnie, że tu mamy takie labirynty jeszcze w okolicy. Przerażające na swój sposób. Chodź, płotka, będzie zawsze raźniej. Co to jest? Czemu tu? O, już się nie zdziwię, jak będzie w przyszłości tu jakaś misja. To taki las, jakbyśmy się mieli wręcz w nim zgubić. O! Ruiny. No cześć, Leszek. Pole z tej strony. Nie to! To miałeś się napić. Kurczę, zatruty będzie teraz biegał, bo źle wypił, źle stanął. Leszek, chodź. O kurczę, ale to starożytny... Faktycznie ma trochę tych punktów.
jeszcze te wilki mu pomagają. No niepotrzebnie, ten pierwszy eliksir był na to zatrucie, to... Tylko szkoda, nie? Tego. Boję się, że ten leszy też taki się wydaje dość... Oj, dość solidny, że jakby nas uderzył, to mogłoby zaboleć. No pamiętamy, jak on działa, że to kruki lecą do miejsca, w które... Co jest? Przewrócił się? Już? Leszek, nie przesadzaj, to rozgrzewamy się dopiero, jeszcze mieć dużo życia. No nie dawaj nam forów. Wzmocnione drewno. No trochę chyba jestem oburzony sytuacją, która nas tutaj została. Miło było. Moment, tam gdzieś to jeszcze ma swoje leże. Lesze. Dziennik hrabiego. O, zaśniedziały klucz. Ostatnie strony wydarte z dziennika hrabiego Romille. Przeklęta niech będzie Anastazja von Burmon. Przeklęty niech będzie cały ich ród. Znalazłem w końcu rozwiązanie tej śmiertelnej szarady. Klucz do zagadki odkryłem w jednej z ksiąg pokrywających się kurzem w zamkowej bibliotece. Fragment nieczytelny. Ta mała żmijka jest naznaczona przez Leszego. To dlatego ten potwór zaatakował mój zamek. Jest tylko jedno wyjście z tej sytuacji. Zadusiłem ją we śnie. Nawet nie pisnęła. Teraz mogę w końcu opuścić mury zamku. Dzięki niech będą bogom. Monstrum odeszło w niebyt razem z przeklętym dzieciaczkiem. Cała ta akcja to był koszmarny błąd. Dobrze, że oszczędności z poprzedniej operacji bezpiecznie przetrwały w zamkowym skarbczyku. Muszę zwerbować jakiegoś maga, by uniknąć takich wypadków w przyszłości. No to zaciekawił misją na dziś. Rozpogadza się. No co ty nie powiesz, Geralt? Ale wiesz co, jeszcze bardziej się rozpogodzi, jakbyśmy sobie może odpoczęli godzinkę. Tobie by kac zjechał. Aj, tylko to zjeżdża wszystko. No najgorzej. Najgorzej, ale już wiem, który to był. Odwar. Chyba. Po tej stronie szukać. O, odwar z biesa. Łykaj. Kurczę, bo będziemy musieli zaraz wracać już do Nowigradu, pohandlować. Tak się nie da biegać. Wargi? Ale jakie silne! Oj, oj! No, to już wilczki nie takie mocne. Czego wy pilnujecie tutaj? Śmieszne pieski. Nie, no, przeszukaj... Oj! Ach, kurczę, przez to przeciążenie to my mamy jeszcze cały czas zatrucie. To brzmi jak jakieś zejście na dół jeszcze, gdzieś, coś. Dobra, tu jest jakieś wejście do tego budynku, może to jest... odpowiedź na nasze poszukiwanie, na nasze problemy. No jest szansa. Chociaż to może być tak samo krótka misja jak ostatnio, to zwierzą. Też tam wbiliśmy, na chwilę wyszliśmy. My to chyba monopolowy powinniśmy otworzyć, byśmy zarobili zdecydowanie więcej. A wy się wydzierałyście, upiory? No chyba one. Zatrute chociaż? Natychmiastowa śmierć. 30-30. To jest dopiero numeracja piękna. Dobra. O, te pyłki mogą się przydać czasem. Jeżeli już mówimy o runach, jakimś zaklinaniu, to kto wie, czy to nie działa. Kolejny list z żądaniem okupu. Do jego szlacheckiej mości Rafaela von Burmon, pana na zamku Zutzer. Chcielibyśmy uspokoić jaśnie pana, iż jego córka cieszy się dobrym zdrowiem. Będzie się cieszyć owym zdrowiem dopóki ojciec będzie postępował zgodnie z naszymi instrukcjami. Oto one, za 6 dni, dokładnie o północy, osobiście stawicie się pod szarą przeklętą kaplicą koło Bronowic, by przekazać okup wysokości 1000 koron nowigradzkich, nieobrżniętych. Nikogo nie alarmując, przybędziecie samotnie, bez żadnej obstawy. Nie musimy chyba dodawać, że niezastosowanie się będzie skutkowało wprost proporcjonalnym uszczerbkiem na zdrowiu młodziutkiej, ślicznej Burmanówny. Ze szlacheckim pozdrowieniem.
Nie, to co nas to interesuje? Burmanówne nam dajcie. Albo? Co zamknę? A, dobra, kluczyk do tego pewnie będzie działał. No otwieraj. Geralt. No widziałeś, że... Na bank się da to otworzyć, no. Czemu to się nie świeci? A było przez chwilę, że może jak... Lampią weźmy? No nie chce mi się wierzyć, że tego nie idzie otworzyć. Kurczę, no. A widział napis zamknięty. O, w zasięgu. Zaraz tam wrócimy. Jeszcze zobaczmy drzwi obok. Dziennik hrabiego. Część pierwsza. Ło kurczę, ten się rozpisał. Wpisy są prowadzone chronologicznie. Brakuje kilku ostatnich stronic. Zostały wydarte. Rzemiosło przynosi mi zdecydowanie więcej zysków niż zakładałem. Z ostatnich 7 porwań aż 5 zakończyło się pełnym sukcesem. Ojcowie 2 chłopców okazali się zbyt skąpi, by wykupić swoich synów. Widać, mają więcej potomków i transakcja im się nie kalkulowała. Uwaga na przyszłość. Żądać zdecydowanie mniejszego okupu od klientów posiadających więcej niż jednego potomka płci męskiej. Wysłałem ludzi po Anastazję von Burman, dziedzic na zamku Zutzer. To wielce bogaty pan. Anastazja jest jedynaczką. Szykuje się obiecująca transakcja. Chłopcy wrócili z córką klienta jeszcze tej samej nocy. Dziewczynka jest spokojna, wręcz apatyczna. Coś dziwnego dzieje się wokół zamku. Chmary kruków obsiadły drzewa, okalając dziedziniec. Dziś rano przyleciało ich jeszcze więcej. Zaginęły 2 dziewki służebne. Czyżby moim chłopcom odbiło? A może to te kruki je zadziobały? W tym miejscu olbrzymi kleks rozlewa się na połowę kartki. Zginął jeden z moich przybocznych. Z relacji pozostałych służących wynika, że zabiły go korzenie, które wystrzeliły prosto z ziemi. Moi ludzie są przerażeni. Wokół posiadłości dzień i noc wyją wilki. Opuszczenie murów zamku to pewna śmierć. Zabarykadowaliśmy się, żyjemy jak w oblężeniu. Na szczęście zapasów jedzenia i wody nam nie braknie. Może to jakaś klątwa? Franz, dowódca oddziału, który porwał Anastazję, powiesił się. To na pewno czarna magia. Muszę poszukać jakichś wskazówek w zamkowej bibliotece. No proszę, to taka to mroczna historia. O, i chociaż to da się otworzyć. Gwoździe. No nie wiem, spoko. Ale pewnie mogło być lepiej, szczególnie jakby się udało otworzyć tamtą skrzynkę po drugiej stronie. Nie, te książki po co ci to? Nikt za to nie płaci. Nic z tego nie mamy. Ostatni raz podejście do tej skrzynki, ale no widać, że nie, że nie chcę. Nie chcę ulec. No to ciekawa historia. Lubię takie, jeżeli chodzi o Wiedźmina. Że coś tam więcej się dowiemy. A jednocześnie kilka kartek do przeczytania. Ej, do domu. Ej, do domu. Co to tak się ciemno zrobiło? Klątwa nie minęła. Najgorzej. No dobrze, to jeszcze, jak tutaj jesteśmy, skoczmy do tego miejsca. Czemu nam misję zabrali? Zadania. Poszukiwania. Z dalekiego Ofiru. Skoczmy na mapę świata. No i prosto do tego miejsca. Chyba jeszcze tyle będziemy mieli tutaj sił i możliwości, aby zobaczyć, co tam ma do zaoferowania. Ciekawe, czy to ta młoda tutaj na nich rzeczywiście klątwę ściągnęła, czy to taka przeklęta okolica trochę, bo... Oj, jest wysoko. Bo nie da się ukryć, że sama w sobie jest i przerażająca. Wygląda jak... A, to ona to taką pogodę tutaj nam sprowadziła. Ale też wygląda jak jeden wielki labirynt. I zastanawiam się, czy kryje się za tym jeszcze jakaś dodatkowa opowieść. Może warto... Wszystko ok? Może warto tam było gdzieś jeszcze pójść tym labiryntem na bok. Odpuszcza? No leci, leci. Może na tych czerwonych dziadów poleć. Przydałoby się. Aha. Super. Za szeroki w barach. A to już schowaj. Ale że się nie męczy. O panowie, my się chyba znamy. Mówiłem, że tak podejrzana ekipa. Co to takie? A to kwiat. O tym opowiadali? Warto się tu rozejrzeć. Ślady krwawej walki. Obsługa karawany nie miała żadnych szans. Trop prowadzi na północ. Czyżby ostatni schemat? A tak naprawdę to pierwszy się tu krył? Powinienem rozejrzeć się za innymi śladami. No jest. Ktoś został ranny.
mocno krwawił. Ciężko nie będzie ich chyba odnaleźć. To ciekawe. Wygląda na to, że wzięli zakładnika z karawany. To on zostawił ślady krwi. Ciążył im. Zostawili go tu, by się wykrwawił. Trop się skończył. Rozejrzę się tutaj. Nie no, Geralt, nie przesadzaj. Chyba, że po znakach zapytań... O, a tam coś na czerwono? To raczej zwierz chyba. Może mają jakieś znaki zapytania w okolicy, one by mogły zdradzić. Nie, nic, cisza. No znowu ktoś. Ktoś tam niżej jest, dobra. Zdradziła ich minimapa. Tu ślad się urywa. Sekretne wejście przykryte ściółką i pyłem. Ty z nami pogada? Znaczy mam uraz do upadków. Może nie jest wysoko, ale wiedźmin też nie lubię jakichś takich... Nie wiadomo jakich skoków. Już? Stalowa broń? A, no tak. No dawaj tym bełtem, ile można czekać? O, a, chyba trafił nas ostatecznie. To zaskakujące. Normalnie to w kolegów strzelał. Wow! Ja już dawno powinien nie żyć. Nigdy przyspieszyliśmy nie ten proces. Kurczę, jeszcze broń musimy jeszcze naprawić. I co my tu mamy? No miecz trzeba uważać, bo teraz znowu nas przeciążą, a w tej chwili przeciążenie to już będzie bolesne, bo musielibyśmy zmieniać nasze tam specjalne cechy z mutagenów. No i mamy to. Ostatni schemat. Dobra, bierz. Jakoś to dźwignę. Rozkazy. Robi, dałem ci czas do końca miesiąca i co? I nic. Żadnego postępu. Tłumaczeń jak nie było, tak nie ma. Niedoczekanie. Koniec ociągania się. Masz zrobić, co następuje. Jeden schemat zatrzymaj i sieć nad nim dalej, a nóż cię olśni. Resztę zaś roześlij do innych obozów. Może znajdzie się ktoś bardziej kumaty od ciebie i przełoży wreszcie te cholerne szlaczki na nasze. Ci alchemicy, którzy obozują przy ulach, całe życie ślęczą nad księgami, więc do nich poślij jeden. Drugi wyślij do grupy, która siedzi w ceglanych ruinach przy jeziorze. Ten chłopak, który kiedyś miał być wyświęcany na kapłana, zna obce języki. W naszym obozie przerzutowym na bagnach nieopodal opuszczonej wioski jest też były pomocnik bibliotekarza, więc tam poślij trzeci schemat. Ulrich. PS. Na poczekaniu przetłumacz sobie to. Okej. No to zabawna sytuacja, ale znaleźliśmy wszystkie inne miejsca, o których nam to pisali, więc jakbyśmy nie wiedzieli o nich do tej pory, no to rozumiem. A to podnieś, jak z czerwonej skrzynki to bierzemy. Jakbyśmy na nie nie trafili, to rozumiem, że teraz mielibyśmy oznaczone te punkty, gdzie warto szukać schematów. Kurczę, ty przeciążony, no. I o, 199 na 180. Nie, no to jedyne, co jesteśmy w stanie zrobić, to postać. I tu musimy chyba jakąś podmiankę. Gdzie to było, ten udźwig? Zwiększa maksymalną żywotność? Niekoniecznie, ale maksymalny udźwig o 60. Tylko żebym ja pamiętał, co my wymienimy. Synergia. Zwiększa premię gwarantowaną przez mutagen. No fajne to jest. Albo zatrute ostrze. Nie, no to synergia. Postaram się pamiętać, że coś takiego tu mieliśmy. Głośne te zmiany. No i teraz możemy chodzić. Jak wiedźmin. W każdym razie i tak, dużo dalej nie pójdziemy, ale przyda nam się to do tego, żeby korzystać z szybkiej podróży. Zwróć schemat. No, to ładnie. Nawet taką klamrę będziemy mieli na ten odcinek, że zaczęliśmy, jeszcze zwrócimy. Super by było, jakby na to wszystko kolega chciał z nami zagrać w Gwinta. Na wiele nie liczę, ale może. Ale może. Dobra, to inaczej. Cyk. Lecimy tak tutaj i górny młyn. No, kolego, mamy wszystko. I to w przeciągu jednego niecałego dnia ogarnęliśmy temat. Miło znów cię widzieć! Udało mi się odzyskać twoje schematy. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć.
przywracasz mi wiarę w ludzi, bo teraz widzę, że nawet w tak barbarzyńskiej krainie można polegać na nieznajomych. Drobiazg, nie ma o czym mówić. Zrobię dla ciebie kopię schematów, ale zajmie mi to cały dzień. Wróć jutro, to dostaniesz swoją nagrodę. W takim razie do zobaczenia jutro. No, kolego, nie myśl, że sobie będziesz mógł tak spokojnie tu pracować. Będziemy ci patrzeć przez tę całą dobę na ręce. Czyli tak, jutro damy mu nawet więcej niż jeden dzień. No, dzień dobry, jak tam nasze interesy? Miło znów cię widzieć! Kopie schematów są już gotowe? Gotowe? Proszę, weź je wraz z moją wdzięcznością. Dziękuję. Bywaj w zdrowiu. Z ciekawości pytanie, bo póki co, jak dziwna kamera nam się odpaliła na chwilę. No póki co problem polega na tym, że zbieramy pieniądze na ważniejsze rzeczy, ale zastanawia mnie, czy warto ten schemat wykorzystać jakoś już w najbliższej przyszłości, jakby była opcja, żeby coś z niego wytworzyć. Bo nie wiem, na ile to w stosunku do wiedźmińskich szkół się prezentuje. Jeszcze zobaczmy, może będą jakieś ofirskie buty. A, to takie, nie wiedźmińskie. Drogie, ale jakby nie patrzeć, poziom wyższy od naszych. Trochę kusi. Jeszcze mocy znaków, chociaż my aż tak bardzo ze znaków nie robimy użytku. No ale w każdym razie misja zaliczona. Mamy kolejną rzecz i tak samo kolejne miejsce na mapie oczyszczone. Już niewiele zostało znaków zapytania, bo 4 u góry, 4 na dole, więc myślę, że na jeden odcinek może połączymy to właśnie z wyprawą z bratem, jeżeli rzeczywiście miałoby być to ciekawe. A tymczasem, a nie, 5 u góry. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej.